Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Też serotonina to wydaje mi się, że ostatnio bardzo taki trendy neuroprzekaźnik. Nie wiem, spotykam go na bryloczkach, na szyjnikach, łańcuszkach i w ogóle tak... W sumie to dobrze, bo ludzie przynajmniej się obędą z wzorem chemicznym. Jest taka marka serów wegańskich, która się nazywa serotonina, więc mnie się z tym najbardziej kojarzy. O, sery to też w sumie dobre źródło aminokwasów, tyrozyny dla dopaminu z kolei. No dobra, serotonina. Serotonina no z czym się kojarzy? Z... szczęściem, nie? Z nastrojem, szczęściem, z takim też spełnieniem, więc ona trochę idzie w parze z dopaminą. Mhm. Ale tutaj rzeczywiście... zresztą często leki, które są dedykowane chorobom typu stany depresyjne, zaburzenia nastroju, tak jak mówiłam, to są leki skierowane głównie na zatrzymanie tego poziomu serotoniny i dopaminy w naszej organizmie. Podobnie narkotyki typu MDMA, ekstazy, o których właśnie mówiłam, czyli te związki, które mają nas tak bodźcować, dodawać energii, dodawać tego poczucia radości, zawsze są skierowane na te neuroprzekaźniki. Jeśli chodzi o serotoninę, to również temat rzeka, ponieważ tak jak pewnie w tych aspektach dietetycznych troszkę może o tym powiemy, jest to neuroprzekaźnik, który... To, że jest zaangażowany w funkcjonowanie naszego mózgu, to jedno. Natomiast wiemy już, że serotonina bardzo mocno działa obwodowo. Jakby znaczna część jej działania dzieje się również w jelitach, o czym jeszcze niedawno ludzie nie wiedzieli. Na przykład, że zespół jelita drażliwego, bardzo powszechna też myślę dzisiaj choroba, dzisiaj nieprawidłowość, związana jest z nadmiarem serotoniny. O czym tak naprawdę ja absolutnie przyznam szczerze, dowiedziałam się niedawno, że ludzie, którzy właśnie cierpią na IBS, czy na... już zdiagnozowany, czy mogą podejrzewać u siebie, raczej powinny unikać związków, które będą podwyższały tą serotoninę. Wiadomo, że nadmiar serotoniny w takich stanach powoduje jeszcze bardziej stan zapalny jelit, jeszcze większą drażliwość i też super ciekawe badania przeczytałam, więc może się tutaj podzielę. Okazuje się, że przebyta w dzieciństwie trauma, o której nawet nie do końca możemy... jakby z której nawet nie zdajemy sobie sprawy lub możemy nie mieć świadomości, bo na przykład po latach gdzieś to nam się ugruntuje, że to rzeczywiście wywarło na nas zły wpływ, wykazuje, że dzieją się takie zmiany w naszym jelicie, konkretnie w białku NGF i w nadmiarze serotoniny, że później może to rzutować na zespół IBS, zespół jelita drażliwego. I to kto by pomyślał, że serotonina może robić też źle, tak naprawdę. No właśnie, bo jeżeli serotonina oznacza szczęście i zadowolenie, to mnie się tutaj kłóci, że może być jej za dużo, to możemy być za szczęśliwi, wtedy nam wysiada organizm. Wiesz co, w kontekście tego nadmiaru, to za szczęśliwi może nie, bo po prostu to jest tak troszkę jak z taką fazą logarytmiczną, to znaczy coś ci rośnie do pewnego momentu i już jakby nie urośnie bardziej, natomiast może robić troszkę zamętu w naszym organizmie. W przypadku serotoniny jest dokładnie tak, że objawia się to właśnie nadmierną... jakby też tak jak w przypadku dopaminy, taką hiperaktywnością, właśnie stany zapalne, które mogą tworzyć się w jelicie, też mechanizmy nie do końca są wytłumaczone, więc ja tutaj nie chcę być gołosłowna i tworzyć jakichś teorii. Nie wiadomo, dlaczego do końca tak jest w kontekście jelit, ale nadmiar serotoniny rzeczywiście będzie powodował taką nadmierną aktywność, podwyższenie temperatury bardzo mocne. Tak właśnie działają te narkotyki, które podwyższają poziom serotoniny, już znane. Myślę, MDMA czy ekstazy powoduje nam hipertermię, przegrzanie organizmu. Organizm nie nadąża po prostu z wychwytem zwrotnym tego neuroprzekaźnika, co może nawet doprowadzić do zgonu, więc ten nadmiar też jest absolutnie, absolutnie niekorzystny. Natomiast może opowiem o tych dobrych działaniach tego neuroprzekaźnika. Na pewno wiemy, że serotonina zaangażowana jest w to, że czujemy takie spełnienie, że jesteśmy zrelaksowani, również odpowiada za prawidłowy sen, za takie uczucie zadowolenia, no optymizm, radość, to wiadomo. Co ważne, właśnie tak jak mówiłam w kontekście dawkowania substancji, które powodują zbyt dużą ilość tego neuroprzekaźnika, czy no, po prostu stanów, w których serotoniny jest więcej. Głównie mówię też w wyniku leczenia pewnymi związkami dedykowanymi różnym stanom depresyjnym, mamy podwyższone ciśnienie tętnicze i również tą podwyższoną temperaturę. Co bardzo ważne, o czym chciałabym wspomnieć, że serotonina, jej poziom i pula w naszym organizmie bardzo mocno wzrasta w momencie ekspozycji na naturalne światło. Warto wiedzieć, że serotonina jest również zaangażowana w regulację rytmu dobowego w taki sposób, że gdy mamy mało światła widzialnego,
to serotonina się nie wytwarza, za to wytwarza się melatonina w naszej szyszynce. Jądro nadskrzyżowaniowe, które znajduje się tutaj pomiędzy naszymi oczami, odbiera światło. W momencie, kiedy to światło jest dostępne dla naszego organizmu, wytwarza się serotonina, dlatego też między innymi w takie słoneczne dni, w nieletnie, mamy więcej energii. No, nie bez kozery, Karola, obie chcemy mieszkać w słonecznych po prostu krajach, dlatego że chociażby ze względu na tą serotoninę. Natomiast kiedy tej serotoniny jest mniej, to wytwarza się melatonina, która też jakby wycisza nas, powoduje, że jesteśmy, jakby nasz rytm dobowy kieruje nas jakby w stronę tego wyciszenia. Co ważne też, być może słuchają nas osoby, które zaangażowane są jakoś w uprawianie sportu, w aktywność fizyczną. Taki suplement stosowany przez sportowców dosyć często, BCA, czyli aminokwasy rozgałęzione, wykazano, że właśnie one działają w ten sposób, między innymi dlatego mogą odsuwać poczucie zmęczenia po treningu. Izoleucyna, leucyna, walina konkretnie, aminokwasy, rywalizują z tryptofanem, który jest głównym prekursorem tej serotoniny, z której powstanie serotonina. Rywalizują o receptor w naszym mózgu. I jeżeli one jakby wygrają tą walkę, przyłączają się do tego receptora i powodują, że my nie odczuwamy zmęczenia. Bo normalnie serotonina później w swoim szlaku przekształca się w melatoninę, przez co my luzujemy, jesteśmy bardziej zmęczeni. Jakby to jest neuroprzekaźnik szczęścia, ale zarazem w wyniku swojej konwersji staje się też melatoniną. I BCA działają w ten sposób, że rywalizując o receptor z tryptofanem, powodują, że ten organizm będzie pobudzony, jakby nie będzie wytwarzała nam się melatonina. Więc myślę, że to jest takie fajne tłumaczenie tego, jak to może działać. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.